Witam Państwa, Adrian Stankowski, to są Wolne Głosy w Telewizji Republika. Jest z nami pan poseł Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość. Czekamy na drugiego gościa, pana posła Jarosława Rzepę, pewnie dołączy do nas za chwilę. Dzień dobry, panie pośle. Tak. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam serdecznie. Trzeba się powiedzieć dzień dobry. Czasami się o tym zapomina w ferworze walki, bardzo przepraszam. Panie pośle, jak osobisty wynik? Czy jest pan, odnowił pan mandat? Odnowiłem mandat, choć nie kryję, że chciałem lepszego wyniku dla siebie, ale jestem zadowolony, jestem parlamentarzystą po raz trzeci. Dwie kadencje za mną, trzecia przede mną. Mam nadzieję, że to będzie czas owocnej pracy dla mnie, ale i również dla Polski, bo to chyba jest istotą całej naszej działalności. Myślę tutaj o świecie polityki. To panie pośle, to chyba pana nastrój jest podobny do wyniku w całym Prawie i Sprawiedliwości, które 35% głosów uzyskało, wygrało wybory po raz trzeci z rzędu. No ale ta radość chyba pełna nie jest. No nie jest, bo też nie kryjemy, że w polityce walczy się po to, żeby móc sprawować władzę, najlepiej sprawować samodzielnie. Prawo i Sprawiedliwość po raz trzeci wygrało wybory parlamentarne. To też jest godne podkreślenia, więc mowy o jakimś zmartwieniu nie może być, bo też pamiętajmy, to historyczny wynik. Żadna partia polityczna w tym do tego momentu w Polsce nie uzyskała tak dobrego wyniku. Niemniej jednak pozostaje pewien niedosyt, bo liczyliśmy na trochę więcej. Chcielibyśmy kontynuować naszą pracę w czasie, który dla Polski nie jest łatwym czasem, w sensie i wewnętrznym, ale przede wszystkim geopolitycznym. Cóż, podjęliśmy jako obywatele taką decyzję. Duża część obywateli naszych była bardzo, ale to bardzo mocno sfokusowana na próbę uderzenia w obecną władzę na podstawie przede wszystkim, myślę, fake newsów, bo to chyba trzeba jasno też powiedzieć, takiej prawdy, która jest tylko i wyłącznie prawdą TVN-u, Gazety Wyborczej czy Donalda Tuska. I też trzeba sobie jasno powiedzieć, że niestety ta grupa była tak duża, że no nie powoduje to, dzisiaj nie pozwala nam samodzielnie rządzić jako Prawo i Sprawiedliwości, ale ja nie kryję, że chciałbym, abyśmy pracowali nad tym, żeby ta koalicja powstała jednak wokół rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najlepszy wynik, wygrało te wybory Anno Domini 2023. No właśnie, to jak pan poseł ocenia szansę takiego stworzenia koalicji większościowej? Ono nie będzie łatwa. Ta szansa, oszukiwalibyśmy się, gdybyśmy powiedzieli, że to będzie łatwe. Niemniej jednak ja zwracam uwagę na powagę sytuacji, którą mamy dzisiaj nie tylko w Polsce, ale mówię w geopolityce. Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat prowadziło skutecznie politykę naszego państwa. Przypomnę, że jesteśmy dzisiaj najszybciej rozwijającym się państwem w Europie. Mamy najniższe bezrobocie, ale i też trzeba patrzeć na względy bezpieczeństwa. Twierdzę jedno, że jeżeli byśmy mieli do czynienia dzisiaj z totalnym przewartościowaniem pracy poszczególnych służb, poszczególnych ministerstw w Polsce, na pewno nie służyłoby to bezpieczeństwu naszego kraju. A myślę, że patrząc na to, co się dzieje zarówno na Bliskim Wschodzie, ale i za naszą granicą, myślę tutaj o Ukrainie, Białorusi, no bez wątpienia potrzebny nam jest spokój i potrzebna nam jest rozważna polityka, a też postawię pewną tezę. Nie wyobrażam sobie, aby kilkunastu liderów frakcji poszczególnych, które są w tak zwanej zjednoczonej opozycji, siadło, wypracowało jeden wspólny program na Polskę i aby przez 4 lata najbliższe mogło realnie prowadzić w dobrą stronę sprawy naszego państwa. No właśnie, alternatywnym scenariuszem jest przejście do opozycji. Jaką opozycją, tak już ewentualnościowo, będzie Prawo i Sprawiedliwość? Nie korci was, żeby odpłacić pięknym za na dobre i taki totalną opozycyjność prezentować, z jaką wy mieliście do czynienia?
Jeżeli będzie sytuacja taka, że będziemy rzeczywiście w opozycji, to myślę, że będziemy twardą opozycją. Nie można tego mylić z totalną opozycją, bo to, co przez 8 lat totalna opozycja wyprawiała w Polsce, to jest coś, co chyba zostanie zapisane w podręcznikach do politologii wielu państw. Nie może być czegoś takiego, że z automatu każde rozwiązanie, nawet nie znając go do końca, czy w ogóle go nie znając, poszczególne grupy polityczne odrzucają, a tak wyglądało to w przypadku ostatnich 8 lat. Ale z drugiej strony też będziemy rozliczać. I ja nie kryję, że po 100 dniach no, zamierzam wprost zapytać, proszę, gdzie są podwyżki teraz. 20% dla budżetu szeroko pojętej, gdzie są podwyżki 30% dla nauczycieli polskich, zarówno tych w szkołach powszechnych, jak i dla środowiska akademickiego. Też nie kryję, że zapytam jako człowiek, który zajmował się do tej pory finansami w naszym parlamencie, o kwotę wolną od podatku na poziomie 60%, czy obniżenie podatków, w tym podatku VAT. Bez wątpienia takie pytania będą w stosunku do dzisiejszej opozycji, a tych, którzy stworzą przyszły rząd, jeżeli to tak dojdzie do takiej sytuacji, będą zadawane. Na pewno ja takie pytania będę zadawał. Jest z nami pan poseł Jarosław Rzepa. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie pośle. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Zaraz może zobaczymy się również z panem posłem. Panie pośle, ja już spojrzałem w wyniki z województwa szczecińskiego. Gratuluję odnowienia mandatu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I pan poseł zadowolony z kampanii, bo swojej osobistej, no bo wyniku trzeciej drogi jakby tutaj nie trzeba podkreślać. Wszyscy podkreślają, że to gigantyczny sukces. Tak, panie redaktorze, na Pomorze Zachodnie ma też swoją specyfikę. Nam nie jest tutaj łatwo, ale ten wynik w tym roku jest bardzo dobry, niecałe 13%. Przede wszystkim w Szczecinie wynik 12,03, no to jest historyczny dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i zdecydowanie poprawiony mój wynik sprzed 4 lat. Jestem bardzo zadowolony. Panie pośle, no właśnie, bo tutaj rozważamy różne scenariusze. PSL znalazł się w sytuacji, powiedziałbym, historycznej, bo może zawrzeć sojusze tak naprawdę z każdym. Jak to będzie, panie pośle? Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe już dość dawno określiło jak gdyby swoich koalicjantów, przyszłych koalicjantów, z którymi zamierza zawrzeć porozumienie, jeżeli będzie nam dane możliwość stworzenia rządu. Jest to Koalicja Obywatelska i Lewica. Ten wynik dzisiejszy wszystkich tych partii politycznych pokazuje, że jesteśmy w stanie stworzyć stabilną większość rządową i ten podtrzymuje to słowo, że tak się stanie i mam nadzieję, że stanie się to w dość krótkiej przyszłości. To od razu jeszcze jedno pytanie. Kto będzie premierem? Bo tu już się zdaje się 4 kandydatów zgłosiło do tego stanowiska. Panie redaktorze, no chyba też jest dość zrozumiałe, że ta partia, która ma największy uzysk, jeżeli mogę tak powiedzieć, mandatowy, ma tutaj jak gdyby pewien priorytet. Natomiast ja wierzę w mądrość naszych liderów, którzy na pewno znajdą dobre rozwiązanie, dobry kompromis w tej sprawie. No bo pan na przykład poseł Władysław Teofil Bartoszewski mówi, że Władysław Kosiniak-Kamysz powinien być premierem. Znaczy się, oczywiście ja bym się bardzo cieszył, gdyby taka decyzja była, ale po pierwsze musi być to decyzja koalicyjna. Natomiast oczywiście wierzę, tak jak powiedziałem, wierzę w mądrość i rozsądek liderów partii opozycyjnych i jestem przekonany, że na pewno znajdą kompromis taki, który zadowoli wszystkie ze stron tej sceny politycznej po to, żebyśmy mogli przywracać normalność, panie redaktorze, w Polsce.
No, zaraz do tego wrócimy, bo politycy są w stanie w koalicji znieść bardzo dużo. Zobaczymy, czy wyborcy również. Pan poseł Andrzej Kosztowniak, no właśnie, panie pośle, bo tu za chwilę kalendarz, że tak powiem, będzie grał pierwsze skrzypce. Kalendarz, zarówno jeśli chodzi o tworzenie nowego rządu, tutaj terminy konstytucyjne są jednoznaczne, ale też kalendarz wyborczy, bo to już za chwilę kolejne wybory. Nie, jakbyśmy nie byli zmęczeni akurat tą skończoną już kampanią wyborczą. Panie redaktorze, szanowni państwo, maraton trwa, rzekłoby się powiedzieć. I prawda jest taka, że kampania dosłownie za chwilę, a tak naprawdę w najbliższych dniach moim zdaniem, kampania samorządowa po prostu ruszy. Nakładać się będzie na to bardzo ciekawy czas tworzenia rządu i bez względu na to, kiedy on zostanie stworzony i przez kogo, na pewno nie będzie to łatwy proces. I wcześniej rozważaliśmy tą sytuację, czy Prawo i Sprawiedliwość może stworzyć taki rząd. Ja jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że będziemy robić wszystko, aby ten rząd stworzyć i abyśmy doprowadzili do sytuacji, w której ta polityka będzie kontynuowana. Jeżeli to nie będzie zrobione przez nas, a będzie to zrobione przez zjednoczoną opozycję, totalną opozycję, jak się sama swego czasu nazywała i myślę, że do dnia dzisiejszego się nazywa, nie będzie to też łatwe. Bo pamiętajmy o tym, proszę państwa, że do łona tych poszczególnych ugrupowań Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, ale i Trzeciej Drogi wchodzi wiele różnych podmiotów. I muszę państwu powiedzieć, jako Polak, trudno mi sobie wyobrazić, że siada kilkunastu liderów, bo tak naprawdę to są środowiska złożone z kilkunastu podmiotów i te kilkanaście osób określa jasno jedną wspólną politykę, która często bardzo wzajemnie się wyklucza, bo nie mogę Jak na przykład już dzisiaj są rozbieżności dotyczące aborcji. To jest jedna rzecz. Nie wyobrażam sobie, żeby ludowcy mogli zagłosować za aborcją na życzenie dla każdego w każdej sytuacji. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby ludowcy zaakceptowali również rozstrzygnięcie, które były oproponowane przez pana Petru, ale w konsekwencji również przez Trzecią Drogę, że ziemia, polska ziemia jest zwykłym towarem, który można obracać w dzień i w nocy. Nie chciałbym tego, i to mówię jako nie mieszkaniec wsi, a mieszkaniec polskiego miasta. Nie chciałbym, aby pewne rzeczy były akceptowane w tym całym układzie politycznym. I jeszcze raz zwrócę na to uwagę. Trudno mi sobie wyobrazić, że kilkunastu liderów siądzie do jednego stołu, wypracuje jedną wspólną koncepcję rządzenia państwem, a później nie będzie, prosto mówiąc, szarpaniny, bo tak zapewne to będzie wyglądało, chyba że ci liderzy w obawie o to, żeby nie doprowadzić do sytuacji rozsypki, uznają, że takie dryfowanie koalicji, dużej koalicji w najbliższych latach stanie się metodą na rządzenie. Czyli nie dotykamy niczego, co może być kontrowersyjne, nie dotykamy niczego, co może nam zaszkodzić i płyniemy trochę tak z prądem historii. Ale sytuacja dzisiejsza, geopolityczna, społeczna w Polsce czy na świecie nie pozwala na tego typu koalicje, bo one nie przynoszą nam niczego dobrego. Więc przed nami jest niełatwy okres w polskiej polityce, tak jak zresztą w polityce europejskiej. No właśnie, w polityce europejskiej na stole leży pakt migracyjny. No i nowy rząd, tutaj pytanie do pana posła Jarosława Rzepy, nie da rady, będzie musiał się zmierzyć z tym problemem. W kampanii tej referendalnej i wyborczej można było opowiadać różne rzeczy o tym, że się jest przeciwko migracji, ale panie pośle, jak się zachowa ten rząd w sprawie tego konkretnego dokumentu, tej propozycji paktu migracyjnego, która została sformułowana przez Komisję Europejską? Panie redaktorze, ja chciałbym przede wszystkim uspokoić pana posła, że dla nas najważniejszymi tematami dzisiaj, jeżeli dojdzie do uformowania tego rządu, są przede wszystkim sprawy gospodarcze, szalenie istotne z punktu widzenia naszego rozwoju gospodarczego, bo widzimy spowolnienie, a w niektórych obszarach nawet recesję.
Widzimy ogromną konieczność uruchomienia jak najszybciej środków z KPO po to, abyśmy ten tempo inwestycji... A to Donald Tusk jeszcze nie przywiózł, bo mówił, że następnego dnia przywiezie. Panie redaktorze, ale po drodze... Przysięgał nawet uroczyście. Panie redaktorze, mam nadzieję, że uda nam się wynegocjować z Komisją Europejską to odmrożenie, to patrzenie na naszą praworządność po tych zmianach w wymiarze sprawiedliwości, jakie zrobimy jak najszybciej. Pierwsze z nich to rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Kolejną rzeczą, którą musimy mocno poprawić, to nasza polityka zagraniczna, nasza obecność w Unii Europejskiej, ale to też ta obecność, która musi być nacechowana partnerstwem, silną pozycją Polski, ale nie stroszeniem piór czy wymachiwaniem szabelką. No dobrze, ale ja pytałem, czy po partnersku podpiszecie się pod tym paktem migracyjnym? To jest konkretne pytanie. Czy my się podpiszemy? Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć w swoim imieniu i mojego ugrupowania, że jesteśmy przeciwko takim rozwiązaniom, natomiast jesteśmy za tym, żeby to, co Polska zaproponowała, mówię tu o artykule 44f, zostało wobec Polski spełnione i Polska będzie zwolniona z tego mechanizmu. To jest potrzebna, do tego jest bardzo dobra polityka zagraniczna, której niestety mam wrażenie, że od jakiegoś czasu nam brakowało, a mam nadzieję, że w tej kwestii będziemy zdecydowanie lepiej potrafili tą politykę prowadzić. I to temat rozwiąże, panie redaktorze, i mam nadzieję, że właśnie tak się zadzieje. Pan poseł Andrzej Kosztowniak, jak skomentuje te kwestie gospodarcze, o których wspominał pan poseł Jarosław Rzepa, bo prawdę powiedziawszy, ja nie wiem, w których kwestiach jest jakieś spowolnienie polskiej gospodarki. Polska gospodarka jest stawiana za wzór na całym świecie. Panie redaktorze? To szanowni panowie, jeżeli można rzeczywiście do tego się odnieść, a to, co powiedział pan poseł Rzepa, jest symptomatyczne i to, co słyszeliśmy dosłownie kilkadziesiąt temu, godzin jeszcze, bo tak naprawdę kilkadziesiąt godzin jest od czasu wyborów. Przypomnę wszystkim Polakom, wszystkim tym, którzy oglądają nas w tym momencie, Donald Tusk rzeczywiście zarzekał się dosłownie jeszcze minuty przed wyborami co do tego, że jeżeli Polacy wybiorą rząd oparty o Platformę czy Koalicję Obywatelską, to te pieniądze natychmiast zostaną nam poddane niejako do dyspozycji. Teraz słyszymy od pana posła to, że pan poseł ma już nadzieję, a wystarczyło nam tylko kilkadziesiąt godzin od faktu, którym Donald Tusk zarzekał się, mówiąc w kategoriach dokonanych. Więc tutaj mamy zmianę już, proszę państwa, po kilkudziesięciu godzinach. Będzie to w ogóle zabawnie wszystko wyglądało, szanowni państwo, bo koalicja obywatelska, koalicja wyborcza Zjednoczonej Opozycji będzie musiała się wycofywać codziennie z tych wszystkich deklaracji, które przedłożyła w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Demagogia w trakcie kampanii wyborczej, tej, którą mieliśmy, pożegnaliśmy dosłownie te kilkadziesiąt godzin temu, była, szanowni państwo, olbrzymia. No i dzisiaj będziemy słyszeć o potrzebie debatowania, będziemy słyszeli o potrzebie zmiany całego systemu, choćby w Polsce opartego sprawiedliwości, opartego o zapisy też konstytucji naszej. Będziemy szukali wielu wyjaśnień, a Donald Tusk i tak nie przywiózł tych pieniędzy i zapewne nie przywiezie do czasu, kiedy nie odda tak naprawdę możliwości decydowania w sytuacji, w której państwo polskie będzie miało niewiele do powiedzenia, a będzie miała zwykła większość w Parlamencie Europejskim. Do tego, proszę państwa, to jest wszystko prowadzone. Pan mówi o tych projektach zmiany traktatów, tak? Dokładnie. Jeżeli ktoś naprawdę wierzy dzisiaj, zresztą no mamy potwierdzenie, kilkadziesiąt godzin później, wcześniej wszystko w kategoriach dokonanych, teraz pan poseł już ma nadzieję. Proszę państwa, doprowadzi to do sytuacji takiej, my dostaniemy te pieniądze z KPO, bo one są wprost na odbudowę i państwo polskie dokładnie powinno dostać. Tylko w międzyczasie urzędnicy europejscy, czytaj brukselscy, berlińscy, dograją temat przeforsowania decydowania przez Komisję Europejską i Parlament Europejski zwykłą większością. Tym samym ograniczenie poszczególnych państw będzie dużo, dużo większe w zakresie podejmowania autonomicznych decyzji
w stosunku do Komisji Europejskiej czy Parlamentu. O to chodziło. Jestem przekonany, że Donald Tusk będzie skutecznie do tego prowadził. A jeżeli mówimy o gospodarce, to szanowni państwo, gospodarkę, jeżeli totalna opozycja obejmie władzę, dostaje w najlepszej sytuacji, jaką mogła otrzymać. Bo pamiętajmy o tym, to właśnie państwo polskie, patrząc na PKB, patrząc na poziom długu również, o którym bardzo chętnie bym chciał w tym momencie z państwem porozmawiać, patrząc na poziom bezrobocia, pozostawia w sobie, znaczy pozostawia Prawo i Sprawiedliwość w najlepszej z możliwych kondycji. Jeżeli państwo ma najwyższy poziom wzrostu, jeżeli ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia, jeżeli również relatywnie ma niski poziom długu w odniesieniu do pozostałych państw europejskich, no pytanie jest inne. Czego byście państwo oczekiwali? Ja wiem, że Donald Tusk oczekiwałby, aby wszystkie problemy zniknęły, ale te problemy, które były za naszych rządów, w jakimś stopniu również będą za was. I myślę, że Donald Tusk i państwo, czyli w ogóle te wszystkie ugrupowania, będą pomału się z tego wycofywać. Ja powiem prosto, jeżeli mówimy o gospodarce, ja oczekuję w ciągu 100 dni wprowadzenia rozwiązania 60%, 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych, bo to słyszeliśmy, i obniżenia VAT-u, podniesienia pensji nauczycieli akademickich o 30% i o 20% podniesienia pensji w całej sferze administracji budżetowej czy w sferze szerzej, publicznej. Jeżeli państwo to zrobicie, wtedy wydaje się, że można poważnie potraktować dalej politykę, którą zamierza realizować rząd, zapewne pod przewodnictwem Donalda Tuska, jeżeli takowy pozostanie, powołany zostanie w oparciu o zjednoczoną opozycję dzisiaj. Pan poseł Jarosław Rzepa, jest takie powiedzenie, słowo się rzekło, kobyłka u płota. No, takie słowa w kampanii, takie obietnice padały. Padała też obietnica, że to, co dane, nie będzie odebrane. Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz już mówi o konieczności odebrania 13 i 14 emerytury. Panie redaktorze, proszę nie manipulować wypowiedziami Władysława Kosiniaka-Kamysza. Natomiast a gdzie ja zmanipulowałem? Krajowego Planu Odbudowy. Szanowni państwo, to państwo jesteście w ogóle totalnie niewiarygodni, jeżeli chodzi o KPO, bo negocjowaliście tyle miesięcy, nic nie ugraliście, wniosku nie złożyliście, ani euro Polska nie zobaczyła z KPO. Dlatego, szanowni państwo, jeżeli nam to się nie uda jutro, a uda nam się za 3 miesiące, to tak będziemy mistrzami świata w stosunku do was, którzy przez tyle miesięcy straciliście ogromno dużo pieniędzy, bo bardzo... Panie pośle, pytanie, jaką cenę panie za to zapłacimy? Panie czy nie pośle, dużo większą, bardzo dużo z tych pieniędzy, w obszarze rolnictwa, bardzo dużo, za to KPO? Panie pośle, ja panu nie przeszkadzałem, panie bardzo pośle, bardzo proszę. Panie pośle, bardzo dużo z tych pieniędzy zjadła inflacja. To są miliardy złotych, które zjadła inflacja tych pieniędzy, które mogliśmy już od 2 lat inwestować w polską gospodarkę, w polski samorząd. Tego się nie da cofnąć. Druga sprawa. No nie da się cofnąć również 40 paru rezolucji, mało, które popierały również, popierali w Parlamencie Europejskim, które popierali również politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo. Panie redaktorze, zostało nam a propos tego, czasu, bo pan mi zarzucił manipulację. Panie redaktorze, pozwoli pan, panie redaktorze, że dokończę myśl, a później będzie pan mówił. Dobrze, bardzo proszę. Dobrze, panie redaktorze, zostało nam bardzo niewiele czasu, żeby wydatkować te pieniądze i dlatego musimy to zrobić szybko, żeby uruchomić te pieniądze, żeby odbić polską gospodarkę, bo pan poseł mówi, że w tak dobrej sytuacji. My zrobimy audyt otwarcia, panie pośle, i zobaczy pan, co mówią przedsiębiorcy, co mówią o systemie podatkowym, co mówią o składce zdrowotnej, co mówią to o... Rozumiem, że państwo to obniżycie zgodnie z zapowiedziami. Panie pośle, pokażemy, jaki jest realny stan polskiej gospodarki po waszych rządach. Panie pośle, ale wtedy, państwo będziecie mówili kolejne miesiące i lata pokazywać różne stany. Ja tylko państwo zobowiązaliście się do konkretnych działań. Nie przeszkadzam, panie pośle, bo jeżeli będzie pan się tak zachowywał, to jak pan będzie wypowiadał słowa, to ja będę panu przeszkadzał. Chce pan tego? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Myślę, że nie warto w tą stronę iść, szanowni państwo, ale zapewniam, że chcemy przede wszystkim powrócić do normalności w naszym kraju, bo zobaczcie państwo ten podział społeczny, który się wywołał przez te 8 lat. My musimy wreszcie z tym skończyć, bo Polacy muszą ze sobą rozmawiać
normalnie, a nie kłóci się przy rodzinnych stołach. My to zrobimy, szanowni państwo, i zobaczycie, że nie będziemy musieli na to przeznaczyć. Bardzo liczę, tylko co z tymi 13 i 14 emeryturą? Bo Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że trzeba zlikwidować, w zamian za to wprowadzić zwolnienie podatkowe. I ja nic nie manipuluję. Panie redaktorze, już panu mówię. Jeżeli wprowadzimy emeryturę bez podatku, to jest nasz sztandarowy projekt od wielu już miesięcy, właściwie już lat, to jak zsumujemy od stycznia do grudnia, to nie będzie potrzebna 13, 14, bo Polacy będą mieli więcej pieniędzy, ale będą mieli więcej pieniędzy co miesiąc, a nie dwa razy do roku. Tylko zdaje się, bez podatku już jest emerytura do 2,5 tysiąca. Do 2,5 tysiąca. Czyli ci najsłabiej uposażeni emeryci na tym stracą te dwie emerytury. Zdecydowanie tak. Nie, panie redaktorze, nie stracą. Nie stracą, wystarczy policzyć. Wystarczy policzyć, dlatego może przejdźmy do liczenia. To pan poseł Andrzej Kosztowniak na liczeniu pieniędzy się zna, bo pracował w takiej komisji sejmowej. Bardzo proszę, panie Kościół. Przejdźmy do bardzo prostego liczenia. Proszę państwa, jeżeli dana osoba miała 13, 14 emeryturę, a dzisiaj ją zabierzemy, a do 2,5 tysiąca nie płaciła żadnego podatku, to nie jest w stanie nikt tego tak policzyć, aby mogła na tym zyskać. Bo zabranie 13, 14 emerytury jest dla niego, panie pośle, ewidentnie stratą. Jakbyśmy nie próbowali tu zaklinać rzeczywistości, nie da się tego tak policzyć, żeby ktoś na tym zyskiwał. Państwo będziecie przedstawiać taką retorykę, w której będziecie próbowali Polakom pokazywać, że no dzisiaj przez to, że wy będziecie rządzić, będzie spokój i będzie w ogóle kraina szczęśliwości. No nie jest tak, bo państwo lata temu rozpoczęliście wojnę polsko-polską i kontynuujecie ją regularnie. Myślę tutaj może mniej o Polskim Stronnictwie Ludowym, żeby oddam to bez wątpienia, panie pośle. Nie kieruję tej uwagi w stosunku do państwa, żeby była jasność. Raczej kieruję ją w stronę Platformy Obywatelskiej. I powiedzenie dlatego, że Donald Tusk będzie rządził, to będzie kraina szczęśliwości, to proszę mi wierzyć, że w Polsce nie ma takich głupich ludzi, którzy w to uwierzą, bo państwo zakładacie, że od stwierdzenia Donalda Tuska zmienia się rzeczywistość. To nic bardziej błędnego. To Donald Tusk obiecał, że następnego dnia po wyborach odmrozi KPO. Gdzie jest KPO? A co do tej inflacji, o której pan powiedział, możliwości wydatkowania pieniędzy. To przypomnę panu, że im wydaje pan pieniądze w sytuacji, gdzie inflacja jest dużo wyższa, to wtedy ten kapitał jest zdecydowanie bardziej zjadany. Jeżeli dzisiaj spada poziom inflacji, będzie pan mógł te pieniądze wykorzystać, wydać, tym samym będzie to pana mniej kosztowało. Więc ta teza, którą pan postawił, jest zdecydowanie nieprawdziwa. Ale też pytanie inne. Co my będziemy musieli zrobić jako kraj, jako obywatele, żeby uzyskać te pieniądze? Proszę się zastanowić, czy nie zapłacimy na przykład polskim rolnictwem za to, że pan uzyskuje KPO. Jak będą wyglądały sytuacje związane z kontyngentami na różnego rodzaju zboża, żywność, wszelkiego rodzaju produkty. To nie jest proces, w którym możemy sobie pozwolić na to, żeby warunkować KPO dodatkowymi obostrzeniami, bo te obostrzenia zostały jasno określone. To COVID stworzył sytuację KPO, a nie żadna inna sytuacja zależna od jednego czy drugiego państwa. Te pieniądze powinny być nam w prosty sposób udrożnione i puszczone do polskiej gospodarki. Politycznie jeszcze raz, to państwo, i powtórzę tutaj za panem redaktorem, żeby pan utrwalił sobie to, panie pośle, państwo kilkadziesiąt razy głosowaliście za tym, żeby tych pieniędzy Polsce w tym czasie nie przekazać w Parlamencie Europejskim. I to jest fakt. To państwo jako grupy polityczne to robiliście. Nic tego nie zmieni, bo to już jest coś, co miało miejsce. To nie jest zdarzenie przyszłe, niepewne. To jest coś, co miało miejsce i historia oceni to tak, jak oceni. Ale taki jest fakt, nie zmienicie tego z żadnymi zaklęciami. Nawet zaklęciami o miłości Donalda Tuska czy kogokolwiek po stronie dzisiejszej opozycji. I tej tak zwanej waszej normalności, która jest tak naprawdę wprowadzeniem nienormalności do sytuacji, w której wszyscy mogli liczyć na normalny wzrost, na normalne funkcjonowanie, na bezpieczeństwo w kraju.
Pan poseł Jarosław Rzepa, no, muszę od pana usłyszeć odpowiedź na te kwestie próby zmiany traktatów, próby odejścia od zasady jednomyślności. Ale poproszę się ad vocem do pana posła. Ja już panu oddaję... Krainę szczęśliwości, to Lechar, panie pośle, już swego czasu stworzył. Natomiast my przede wszystkim musimy bardzo mocno stąpać po ziemi, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą. Środki z KPO nam są naprawdę mocno dzisiaj potrzebne po to, żeby dźwignąć ten poziom inwestycji w kraju. Zresztą to przecież pana wiceminister Soboń wielokrotnie mówi, że to jest mniej więcej około 0,5%. Nikt tego nie kwestionuje. Te pieniądze są nam potrzebne, a te pieniądze są szalenie istotne i my, szanowni państwo, te pieniądze uruchomimy. Do Polski to będzie konkret. Panie pośle, ja bardzo proszę, bo popatrzę na czas, tylko o konkretną odpowiedź. Co w sprawie zmiany traktatów, co w sprawie odejścia od zasady jednomyślności w Unii Europejskiej, co w sprawie przekazania Unii na przykład kompetencji dotyczących polityki zagranicznej. Polska nie będzie mogła prowadzić własnej polityki zagranicznej, jeżeli wasz rząd się na to zgodzi. Już panu odpowiadam, panie redaktorze. Jestem za tym, żebyśmy pozostali przy takim kształtowaniu polityki przez Unię Europejską jak do tej pory. Nie jestem za jej federalizacją. Nie jestem, żebyśmy oddawali kompetencje poza tymi, na które się zgodziliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej w traktatach choćby lizbońskich. Ponieważ uważam, że to, co powinno jednoczyć Unię Europejską, to głównie sprawy gospodarcze, ta wymiana, przepływ swobodny, przepływ ludzi, biznesu, usług jest jak najbardziej korzystne dla Polski. To powinno zostać. Pewnie pan poseł Andrzej Kosztowniak w tym punkcie się akurat z panem zgadza, tyle że stawiam ideo zakład, że Donald Tusk będzie nalegał w tej kwestii. Panie redaktorze, ale jednocześnie uspokajam pana, panie redaktorze, że z tego co mi chyba wiadomo, mamy w sumie razem z Szymonem Hołownią 65 mandatów w polskim parlamencie. Niech mi pan wierzy, że zawsze będą to mandaty rozsądku, kompromisu i stabilizacji. I z taką trzymamy pana posła, trzymamy pana posła za słowo. Bardzo, jesteśmy w tym punkcie, w którym prowadzący musi po prostu zakończyć rozmowę, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga i pan poseł Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość. Miłego wieczoru życzę państwu. Wzajemnie panu posłowi Jarosławowi Rzepie również życzymy miłego wieczoru. Dziękuję bardzo państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę wolne głosy, które poprowadzi Michał Trześniewski.